Czekaj. O. Tobie co? O, wbiła nie czas. No, drzazgę sobie wbiłam właśnie. Czekaj. No i już, koniec roboty dla Pati. To wyssać. Ale to, jakie im się tutaj błoto zrobiło, to jest tragedia. Tu no wszystkie auta, wiesz, na budowę wjeżdżać, gruchy, nie gruchy. Ja ciekawa jestem, czy w ogóle tam wyjedziemy. Ale dom duży, nie? No, mają bardzo duży przecież ten dom. To te okna będzie miał. Jeden pokój będzie nasz. To te okna będzie miał. A co to, przebranżowienie? Budowlanka teraz? Idziemy. Ej, jesteśmy. Tam. Cześć. Hejo. No cześć. Czekacie, cześć. Widzę już na nas, no nie? Ale macie tu błoto, ma na kranie. Wyjedziemy stąd później? Wyjedziesz. Zrobicie cały dom z metalu? Przyjechaliśmy właśnie do brata mojego męża, żeby pospawać jakieś... jak to się nazywa? A, czyli to brat. Coś tam pospawają i to pewnie za darmo. Ale po co ci to, jak mi tak masz już tak chycone, to jakby... Spawka jest zawsze mocniejsza niż drut, nie? Jak drutem, to wiesz, tylko troszkę. Tak, że zawsze, wiesz, spawanie jest bardziej mocniejsze, bo to, wiesz, to jest opór, nie? I później to, co będziesz zalewał betonem, nie? Tak. Zalewane, no. I później już dach. Okej. Okay. Przynajmniej wiem, co będziemy robić w końcu, bo wcześniej to nie mogłam sobie wyobrazić. W sumie to śledztwo sobie pomagamy, ja bratu, brat mi, więc skoro dzwonił, czy mamy czas, jest pogoda, no to w sumie co, pomożemy oczywiście, nie ma problemu, no nie? Zapraszam do domu, zapraszam. Czekaj. Buty wyczyść. Nie ma wycieraczki. No, wycieraczki nie ma, ale wyczyść. No. Budujemy powoli, własnymi siłami, pomocą brata, Pawła i szwagierki. No, bratowej, tak, mojej. To twoja bratowa, moja szwagierka. A no. No. I tak wspólnie on mi pomaga, ja trochę jemu, co mogę. No i tak pomału idzie w górę ściany, nie? Żadne, nie boisz się? Nie wiem. Nie masz lęku wysokości? Spróbuj ty, zobacz, czy się deski nie uginają. Poczekam 3 minuty i wejdę. Ach, te braterskie żarciki. Idzie to. Aha, i do góry. Bardzo się chwieje. A potrzebujecie tam pomocy na górze, czy nie? Tak. I co mam tam niby robić, jak ja się tam nie zmieszczę? Ahaha, czuję wymigiwanie się od pracy. Nie wiem, po co w ogóle te rękawice zakładałam, ale... Bo pięknie w nich wyglądasz, Patty. Tylko trochę. Tu, nigdzie nie za tym, nie? Czekaj, próba. Tym się spawa? Zresztą nie lubię tych rękawic, bo one są takie, wiesz, takie męskie za duże. I mnie denerwuje, bo nie mam takiego uczucia dobrego w nich. No, kto cię denerwuje? Rękawice. Jeszcze nie ty. Musi ci mąż kupić takie bardziej kobiece te rękawice takie, nie? Ale nie to chodzi, bo wiesz, bo to są, nie ma tak rozmiarów takich malutkich na kobiece ręce, a te rękawice są grubsze i na przykład jak spawasz, jak masz takie cienkie rękawiczki, no to ci to wypala wszystko, nie? Ja czasami spawam w rękawicach kuchennych, ale zajmują się ogniem, nie polecam. Najgorzej, jak się pani do buta, to wtedy jeszcze gorzej. To bez butów spawać i po problemie. My, kochani, idziemy sobie po kawę. A wy chcecie może kawę? Czyli już po robocie. Ja nie. Dobra, wodę ci przyniosę, jak nie chcesz kawy. Rękawice w sumie mi niepotrzebne. Ja poproszę z mleczkiem i jedną łyżeczką cukru. Może być też szczypta cynamonu. Marta to jest moja szwagierka i w sumie bardzo często się widujemy. Ona też zostaje często z naszą Nikolcią, więc samo przez to jest, że także bardzo często się widzimy. Spawa? I mamy zajęcia w podgrupach. Kobiety versus mężczyźni. Spawanie kontra kawka. Taka praca mi się podoba. No i gdzie moja kawka? Czekaj, sobie wezmę to tak. No, to jak ci lepiej? Robimy tak lepiej. Tu się wyrobimy? No, idź. Jest okej. Uważaj na te właśnie druty. No, druty, kable. Gdzie jest temu bliżej? Jakaś sielanka straszna na tej robocie rodzinnej. Pieniądz nie goni, to sielanka. Przerwa na ciastko. Zaraz. Nie ma czasu. No to później sobie weźmiecie szybko. Jak pracuję, to nie, za chwilkę. Nie? Takie dobre? Żałuj. Żeby nie było, że takie samolubne jesteśmy, nie? No, bardzo słodziutko. Ja w ogóle nie wiem, po co ja się tak roboczo ubrałam. Ty zaraz wyjdziesz tam, będziesz co robić. Ja pomogę trochę, jak już jestem, nie? Aha, już to widzę. Już coś z budowy widać, nie? No nie. Jakby fundamenty, to... To nie, ale już coraz więcej. No to do pracy, żeby dach się budował. Co za burdza. To nawet nie trzeba wiedzieć. A nie masz plotki zwykłej takiej? Drucianej? Mam. Wiadomo, że na rdzy to się nie wyspawa. Widzę, że robiłaś nowe paznokcie. No, robiłam sama. Jak potrafię, tak ale robię, ładnie. Nie?
No ale ładnie ci ruszę. No, za każdym razem ci wychodzi coraz lepiej. Nie. No ale wiesz, ile zaoszczędzisz i sama sobie zrobisz. A ty miałaś iść pracować, pamiętasz? Ale będziemy sobie nawzajem robić. Ja będę robiła tobie, a ty będziesz robiła mi. No ale co, nie potrzebuję cię tam pomocy, no nie? Ej. Ani pomocy, ani czarowania. My nie czarujemy. Bez sensu, żebym się pchała, bo po co? Jak mogę sobie posiedzieć po prostu, nie? Weź te deski, bo one muszę ciężkie. Trzeba wejść. Czekaj. No i opuść na dole. No, chociaż deski podadzą. Patty, nie przepracuj się, zakwasy będą. Ała! Czekaj, au. Tobie co? O, wbiła nie drzazg. No drzazgę sobie biła właśnie. Czekaj. No i już, koniec roboty dla Patty. To wyssać. Ja to chcesz wyssać, ała. Ale patrz. Na sor? Wyssysaj, Paweł! No nie, może nie na sor, ale muszę to wyciągnąć. A gdzie rękawice były? No nie biorę. No właśnie, bo siedziałam przedtem i nie brałam mnie jeszcze. Ale nie wyciągnę tego, czym ci ma wyciągnąć jak... Marta mi wyciągnie, ty mi nie musisz. Ja nie mam takiej paznokci. No, nareszcie paznokcie się przydadzą. Wzięły się za robotę i widzisz. Nie dasz rady, no już prawie. No tak, to chyba pokarała mnie Bozia z góry, że siedziałam i nic nie robiłam, jak chciałam już pomóc, to na dzień dobry sobie drzazgę wbiłam. Muszę sobie po hotel. Bo to wieje, wiesz? Co, może? Ja mam. Właśnie, bo wieje no, i za chwilę będzie mi całe popękane usta. No właśnie, a ja zawsze mam z tym problem. Zawsze, tak samo jak mam... Jeszcze nie jest tak źle, ale jak mam w zimie, to normalnie aż mi pęka, aż mi skóra pęka od zimna. To najgorzej jest właśnie się oblizywać. Proponuję ci, Patty, nowy biznes. Przewoźny salon kosmetyczny. A Pawłowi proponuję zmienić pomocnika. Sorry, Patty. Ojej. No właśnie sam sobie patrzyłam, jakoś tak, wiesz, no wszystko, nie? Patrycja, skocz po styropian. Po tą płytę. Będziemy ocieplać. Będziemy ocieplać teraz już. Aha. Uwaga. No co, przerywacie przerwę na ciasteczko? Całą paczkę. I klej. Nieoceniona pomoc. Dobra, no to jedziemy. I patrzcie tu uważnie, bym widział, tak, gdzie mam... Żebym się nauczył schować. Mam plan. Jak te dziewczyny siedziały tutaj i one sobie siedziały na ławce z ciasteczkami, to my na dzisiaj, jak zakończymy tę robotę teraz, to my robimy ognisko. Teraz wypracowaliśmy na budowie, więc teraz żony rozpalają ognisko, smażą kiełbasy, donoszą mężom, więc my odpoczywamy. To ma sens. Polak mądry po ślubie. Ale po ślubie na pewno mądry. Oglądaj całe odcinki Polskich Złotych Rączek w ZoomTV.